Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Shadows Over Silesia. Znajdujemy się teraz w lochu. Jest jakiś szkielet? Wacław i Sygmund. Mam już tutaj długi czas, bo zostało już tylko trochę. Zostało już tylko trochę kości. Jest jakaś pochodnia. Mam. To jest. Kości zbieram. Mam pochodnie, mam te kości, tak. Dobra, coś tu jeszcze mogę zrobić. Nie, to tylko kości, już 4 podniosłem. Cegła. Weźmy cegłę. Coś jeszcze tutaj mamy. Kolejna cegła. Znaleźliśmy cegłę i znaleźliśmy kości. Z cegły i kości raczej nic nie zrobimy. Musimy uciec. Equip. Okej, jest dziura. Jest dziura, już chyba wiem o co chodzi. Tak. Jeszcze raz, equip. Pójdź do dziury. To nie zadziała. Ale kości da radę. Jeden. Czemu ja to zabrałem? Equip. Włóż. Equip. Włóż. Equip. Jest tu jeszcze gdzieś? Drabinkę sobie po prostu zrobimy z tego co widzę. Tam. O, okej. Będziemy się wspinać. Ktoś tam krzyczy. Nie pasuje. Nie, a to? Okej, to dało radę. Teraz equip kolejną. Equip. Okej. Equip, cegłą mam rzucić? A nie, dobra. Teraz tak. Wejdźmy tutaj. Okej. Nie to chciałem. Nie to. Czy mam tu jeszcze jakieś wziąć? Chciałem wyciągnąć tą. Wejdźmy w tryb wspinaczki. Ja chciałem po prostu którejś z tych wyciągnąć. Unequip. Okej, zaskoczyłem. Zobaczmy. O właśnie. Jedną usunąłem. Ktoś tam krzyczy. Czekaj, od razu mogę wskoczyć tu? Equip. Mogę, czyli tu nie muszę, tego nie potrzebuję. Dobrze, czyli to mogę ściągnąć. Ta jest mi niepotrzebna. Pinaczka, teraz equip. Świetnie, udało się wyjść. Okej, i co teraz? Bardzo mało zdrowia. Okej, zauważam to. Jeśli wezmę pochodnie. Weźmy cegłę. Musimy si dawać majzla, aby si mnie nie wsiadli. Nie mam żelazo ani tuszenie, kolik
Czekaj, nie mogą mnie dostrzec, tak? Mają pojęcie, że tu jestem, nie mogą mnie dostrzec. Dobra, spróbujemy tutaj. Mogą użyć tego dzwonka, dzwonu. Czy to ktoś zauważył? Mnie, a tu nie. Zamknięte. Zastanawiam się, czy mogę sobie z tym strażnikiem poradzić jakoś cegłą. Za blisko podszedłem. Jakżeś się tu dostał? Zabili mnie i dzwonią na alarm? Okej, okay, dobra. Jeszcze raz zbieramy. Posrany żywot. Jak to mnie od razu zauważył? Okej. Okay. Załatwcie mnie, załatwcie mnie. Chociaż wiecie co, ja sobie teraz przebiegnę. Ani se mechni! Hajzle jeden! Jak se zdostał z giry! Tam coś było? Sprawdzę sobie teraz teren chociażby. Zamcie. Tudy dalej projdę. Dobra. Pokonali mnie. Dziwne, że teraz tak nagle mnie zauważyli. Przedtem jakoś to było w innych miejscach. A może dlatego, że ja też chodziłem tutaj, nie? Troszeczkę. Dobra, jest jedna cegła. Tak, nie mam żadnego żelastwa, więc nie będę z nimi walczył. Dobrze. On tu idzie? Czy ten jeden tu idzie? Nie. Te drzwi są zamknięte, nie? Dobra, jak to wygląda tam sytuacja? Sobie odszedł. A tutaj jest w tej krateczce. Tutaj nic. Tam są pochodnie. Tu jest ciemność. A muszę się dostać. Jeżeli on będzie tu, ten tutaj przyjdzie. Tak, ja muszę się dostać tam. Oni mnie usłyszą. Oni jak jestem za blisko, to mnie słyszą, tak? Jestem za blisko, to mnie słyszą. Dobra. Przejdziemy tutaj i zapiszemy sobie w ogóle. To będzie trudne. To rzeczywiście będzie trudne. Posrany żywot. Posrany żywot. Dobra, wziąłem dwie. Czy zapisy tu działają? Tak, gra zapisana, F5 tu działa, dobra. Będziemy sobie zapisywać. Zastanawiam się, czy zadzwonienie dzwonkiem i zlurowanie ich w inne miejsce, czy też nie będzie głupie, nie? 5. Czyli to jest moment, w którym powinienem teraz wejść mu za plecy, nie? Czyli to jest moment, w którym powinienem tam pójść. Ale teraz tak, gdzie pójdziemy? On idzie tak. Idzie. Tam. Więc ja do góry.
Kolejna cegła. O, nie odwracaj się. Nie odwrócił się. To się udało. Nie były otwarte, ja zamknąłem. Okej. Okay. Przeszliśmy, checkpoint 1. Przez to, że jestem taki ranny, ja tutaj kompletnie nic nie widzę. Aha, wiem gdzie jestem. Tutaj jest coś takiego. I tam chyba w dół muszę iść teraz. Szybko, 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 szybko. Chyba tutaj. Napiłbym się piwa. Dobra, może tu powinien wejść, nie wiem. Może tu by mnie nie zauważył. Ej, nie zauważył mnie. Ale tu ktoś jest teraz. Jest jakiś szkielet? Co to jest? Cela. Nie widzi mnie. Dobra. Ten mnie nie widzi. Tamten chyba też mnie nie będzie widział. I zobaczcie, on idzie bardzo daleko aż tam. Więc tu teoretycznie mógłbym się chyba schować, co? Wziąć pochodnie, no weźmy ją. Może? Jest to może. Dobra. Tamte drzwi, czyli muszę być tu, muszę się dostać teraz tutaj. Teraz pytanie, w którą stronę gość się obraca, bo jeżeli on się obraca tędy, w lewo, to mnie dostrzeże. Jeżeli się obraca w dół, to mnie nie dostrzeże. Dobra. Ale okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiemy jak to zrobić. Nie wiem, czy zapisałem. Czytaj ostatni checkpoint. Nie zapisałem. Niestety. Tu. No, obracaj się, obracaj się. Dobra, idziemy. Ledwo. Zrób tu, zrób tamto. Jaka posrana służba. Dobra, on teraz przejdzie, to polecimy dalej. No, oczywiście poczekamy, aż tamten się obróci. On już się obrócił? Nie, on jeszcze nie. Tak.
Tutaj musimy odra. Najpierw. To jest? Zablokowała mi się postać przez chwilę. Miejmy nadzieję, że ten się teraz odwróci. Bo stoję znowu w złym miejscu. Okej, idziemy. Nie ma tu, nie, to są dyby, nie stoję jak na broń. Ty, ale czemu mi quest pokazuje, że mam iść tu? Te drzwi? Zamknięte. Potrzebuję klucza. Chyba tutaj. Tam też jest. Kurczę. Mogę zamknąć teraz? Wow, czy on zauważy otwarte drzwi i... Mam nadzieję, że on tu nie wejdzie. Dobra, mogę drzwi chyba wypalić i... Czyli teraz mam ten likior, czyli trzeba dać to na drzwi i podpalić. F5, zapiszmy grę. Bo mam pochodnie. Jeszcze zobaczę, że coś tutaj jeszcze mamy. Nie. Equip. Nie, tu trzeba klucz dać. Tu trzeba klucz dać. Czyli muszę coś wypalić. Pewnie, żeby ten klucz dać, ale też szybko, 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 szybko. Ja jestem gdzieś tutaj, ale co tu jest? Możliwe, że tutaj musiałbym zapalić pochodnie, żeby to zobaczyć. No tu nic. Mogę się tu schować, tyle, tyle dobrze. Pochodnią mogę walczyć? Może i tak. Chyba, że to jest tylko do wypicia. Nie, bo mi pokazuje strażników, nie, mi pokazuje jakieś miejsca inne. To jest. Ktoś sobie tam mruczy. Pójdę za nim teraz. Dobra. Rozmawiaj z więźniem. Słyszysz mnie? Nie. Hej, ty, wstawaj. Słyszysz mnie? Je to marmi. Ten też nie. Okej, tam widzę znowu te. Czy ty mógłbym porozmawiać? Mam nadzieję, że tam mnie nie zauważy. To jest chyba moment, w którym podejść, pogadać z tym. Zobaczmy. Hej, ty, wstawaj. Słyszysz mnie? Je to marmi. Też nie. A tu si myslel, że kretén. Okej. To te drzwi na dole. Je spalę. Bo tu były jeszcze jedne drzwi. Tutaj. To. Znaczy nie, z tych brałem. Zaraz zobaczymy. Były jedne drzwi, których nie mogłem... Mapa? Nie mam takiej mapy.
Tamten brałem ten. Dobra, schodzimy na dół. Tu były jakieś drzwi. Były tam gdzieś na początku drzwi, których nie mogłem otworzyć. Klucz. Kurde. Ani se nehni! Ty šmejde, jak se ti podařilo zdrhnout! Jezeň na útěku! Hej! Tady nemáš co dělat. Mhm. To jest to miejsce. Co my tu mamy oprócz likiorów? Dobra, czyli tutaj nic nie bardzo jest. I tam na górę chyba nie da rady. Jak znaleźć ten klucz? Były jedne drzwi, które były... Może muszę się całkowicie cofnąć na tą inną lokację? Incy niestety nic nie mówią. Jest klucz. Widzę. Widzę klucz. To tak, teraz... Teraz musiałbym śmignąć. Musi być ta moment. Śmigam. Ale jak z ucieczką? Ach. On słyszy mnie, jak się ruszam. O, to jest demoniczny sługa tutaj jeszcze. Nie tylko zwyczajni żołnierze. Znaczy żołnierze. I wyznawcy. Dobra. Idę tu, chowam się za to. Podchodzę, biorę klucz, czmycham znowu za to. I później czekam tam, otwieram. Brzmi prosto, nie? Brzmi dość prosto. Mhm. Jak on pójdzie na dół, muszę tam śmignąć. Teraz. Okej, teraz. Dobra. Za szkieletem. Miejmy nadzieję, że tu mnie nie zauważy. Nie zauważył. I teraz śmigamy tam. Pięć. Te skrzynki.
Teraz. Zamknijmy je ze sobą. Dobra. Zapis. Już na zewnątrz wyjdę. Tu jest wejście na górę. Tu są jakieś drzwi. Dwerze są zamczone. Zamczone są. To mogę otworzyć, ale on tu je. Czekajcie, czy w takim razie... Tu są zamknięte i tu są zamknięte, tak? Mogę wejść na górę. Nie wiem, czy coś tam jest. Idę w świetle, nie? Dobrze. Zapalmy. Skrzynia. Red Potion, świetnie. Napijmy się. Pieniądze. Okej, okay, niech się bawią. Niech się tam bawią. On equip. Nie wiem, czy wejście tam jest dobrym pomysłem. Tady si niekto używa wieczer. Ktoś si używa babeczer. Czy to znaczy, że mogę... To jest zamczone. Czy, ale czy jak ktoś sobie tutaj używa, to tu... To czy tu nie ma gdzieś jego ciuchów, nie mógłbym wziąć? Albo klucz gdzieś tu jest? Nie ma tu chyba nigdzie klucza. Okej. Okay. Szkoda. Miałbym tę skrzynię. Ktoś śpi pewnie. Tak. Nic tu nie ma? Nic tu nie ma. Dobra, czyli obchodziłem to z tej strony po to, żeby teraz zejść na dół po drugiej stronie, tak? No to wygląda. Dobra, jestem po drugiej stronie. Zapisujemy. Otworzyć te drzwi i wejść. Albo w ogóle zamknąć te drzwi jemu. I on wtedy nie będzie widział nic. Tylko czy jak zamknę drzwi, to nie będzie jakiegoś... Aha, oni teraz dwóch tutaj jest. Dobra. Drzwi są otwarte. Teoretycznie mam się udać na dół, ale tu jest strażnik. Mam uciec tam. Wejdę tu, tylko tamten jeszcze widzi, nie? Szybko, szybko, szybko. Pochodnia znowu, no to weźmy. Już jest któraś pochodnia. Tylko to. Okej. Okay.
Czyli muszę się dostać na plecy twoje. A tu też jest strażnik na górze. Za tym się schować. Pod murem. Wejść pod mur. Albo na mur. Murem przejść. Nie bardzo. Będzie mnie widział. Tutaj kolejny strażnik wchodzi. Na te schody też są widoczne. Bo tego tutaj nic nie zrobię. Chyba, że tam przejść. Jakoś. Teraz jak tego gościa nie ma, to wejść tam. On teraz dopiero przychodzi. Czyli jak ten gdzieś się zaczyna iść, to wtedy ten zerka w tę stronę. Ale ten nie sięga. Jakbym szedł tutaj lewą stroną, to wzrok tamtego nie sięga. Czyli tutaj jestem bezpieczny. Dobra. Poczekajmy, aż ten tutaj przejdzie. I ja wtedy sobie czmychnę tędy. Chyba, że jak będzie szedł w tę stronę, to będzie mnie widział, ale wątpię. Okej, ten już idzie tam. Oho, i spróbujemy tam się. Jeszcze jeden. Poslednie. O. Zagapiłem się. Ciekawe, co jest, jak zamknę drzwi. On je sobie otworzy? Z okno wejdę? Tyle. I tutaj nic więcej nie zrobię. Otworzył te drzwi z powrotem, dobra. Dobra, schowamy się tutaj. Chyba mnie tu nikt nie zobaczy i tam pójdziemy. Po prostu. No, tędy nie da rady, bo cały czas tutaj goś stoi. Czy mamy tu coś do podniesienia? Warzywa tylko jakieś widzę. To jest kuchnia, spiżarnia jakaś. I teraz jest moment, żeby czmych. Nie miałbyś tak chrostać. Zamknięto. Klucz musi mieć určitě ten strażnik. Okej. Muszę zabrać klucz komuś. Gdzie ten klucz będzie? Któryś ze strażników pewnie go ma, ale teraz tak, czy jakbym teraz podszedł, zamknął te drzwi i go pokonał pochodnią? Pochodnią mogę walczyć, tego nie wiem, spróbuję to zrobić. I z tym gościem tu zawalczę zaraz. I on tu, ja zamknę te drzwi i spróbuję go zaatakować. Tak. Jeszcze jeden. On sobie tu pije. Nie, pochodnią nie mogę walczyć. Pochodnią nie mogę walczyć. Dobra. Czytajmy checkpoint. Gdzie jest klucz? Tak! Jeszcze jeden! Poslednie! Dziennik.
Czy dziennik mi powie? Notatki Bergabiego, wiem gdzie, w jakim zamku. Wiem w jakim zamku jesteśmy, gdzie, co i jak, ale... No dobra, mam cały czas ten likior. Właśnie. Klucz kluczem, a czy nie mogę po prostu tym likiorem spalić tego? Tych drzwi? Zobaczę, czy ja mogę to po prostu podpalić. Equip. Nie. Unequip. Kto mnie tu widział? Przed chwilą był... Z okno patrzę też chyba. On pije. Co on pije? On tu chodzi z tym... Czekajcie. Bo on mówi nawet o tym piciu, a ja mam coś tutaj, co mógłbym może mu dolać. Zobaczmy. Kurwa. Nie miałbyś tak chrostać. Tak. Dobra. Już chyba wiem. Coś zrobić z tą beczką. Jak on pije. Equip. Troszkę to wylepszymy. Troszkę to polepszymy, dokładnie. O kurczę. Miejmy nadzieję, że on mnie tu nie zobaczy. Bo się chyba nie wyrobiłem. Kurwa, nie miałbyś tak chrosta. I co? Co się z nim teraz stanie? Padnie? No bo ja to polepszyłem, nie? Nie rozumiem, bo dolałem tego. Teraz może się do niego zakradnę? Jeszcze si nam się idliczek. Kto je tam? Ja.
Dolałem tego. Może jeszcze coś tu dolać trzeba, ale głupie by to było. Tak! Jeszcze jeden! Poslednie! Nie wiem. Gościu popił. Powinien teraz paść. Ja powinienem mu zabrać klucz. No bo po co bym mu to dodawał, żeby było to mocniejsze? W jakim celu? Ciekawe. Dobra. Kurwa, nie miałbyś tak prosto. Ten patrzy tylko na górze. Ten na dole, nie? Powiem wam. Kompletnie nie wiem. Po coś to dolałem. Coś jest? Okej. A tohle je zase co? Aaaa. Tu asi Michálek tvary. Tak se podíváme, co by se mi mohlo hodit. No, co może mi się tu przydać? Dobra, tu jakieś mikstury. Teraz wiemy. Stąd będziemy brać miksturę. Sekrety alchemii. Okej. Okay. Siarka. O kurczę, ale to jest chyba bardzo długi przepis na coś. Wydaje mi się, że... Mikstura na szczury. Fajne rzeczy sobie gwiżdżą. Tutaj jest o alchemii, ale to nie jest coś. Myślałem, że ja będę musiał robić tę miksturę, która tam była pokazana, ale nie. Na szczęście nie. Arnold de Vianova, Aliber de Secretis Naturae. No, tady by se inkwizycji líbilo. No, inkwizycja by tutaj się, jak patrzy na tytuły książek, to... Dobra, czy... Některé nestojí za zmínku, ale některé. Už jsem ty názvy viděl a myslím, že to bylo v zápiscích pánů inkvizitorů, které se nám dostaly do rukou v Praze. No, některé tituly už viděl z zapisků inkvizitorů, které dostali v Praze. Sekrety alchemii dalej. O nie, chyba nie da rady, tak? Może tak, zapiszmy. Nejradši bych mu rozsekal držku. Będę musiał pójść, jak on będzie. Może spróbujmy? Tak. On pójdzie tam, a my polecimy do tego. Powiem wam, że skradaneczka niezła. Widzę na szczurę mu wleje. Kolejne demony. Tak, chyba nie. Abaddon. Dawaj, chodź tu. Bo muszę tam wejść. O, idzie. Wystarczyło go poprosić i przyszedł.
Teraz idziemy tamtemu miksturkę ulepszyć. 5. To jest... O, dobra. Tak! Jeszcze jeden! Ostatni! Nie wiem, czy zdążę. O, już teraz chyba nie zdążę. Teraz już nie. Teraz to już się schowamy. Teraz to już się schowamy. Miksturkę na szczury mu zaraz damy. Albo może mogłem mu dać po prostu dwie te i by było za mocne, poszedłby spać. A miksturę na szczury bym sobie zostawił na coś innego. Zresztą tu szczurów dużo biega, nie? Nie wiem, czy za drzwiami nie mógłbym po prostu siedzieć. Byłoby bliżej. Equip. Trošku to vylepšíme. Dobra, trošku to polepšíme. Teraz poczekajmy. No zapraszam, zapraszam, wypij. Dobrą miksturkę od babci. Tak! Jeszcze jeden! Poslední! Okej. Okay. I miecz mam. Świetnie. Klucz. Krótki miecz. I tyle. Wychodzimy. Ciekawe, czy jakbym z mieczem teraz poszedł na tamtego. O, to by coś się... To by mógł z nim walczyć. I może bym coś zdobył innego, nie? Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo i zapraszam na kolejne, także trzymajcie się i do zobaczonka.